19:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, lanąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Tak. Dziś 1 września, dziś oddajemy hołd żołnierzom, którzy bronili naszego kraju w 1939 roku. Chciałbym tutaj nakreślić troszeczkę sytuację polityczną, w jakiej znalazła się Polska właśnie w 1939 roku. Jest to bardzo istotne i ważne ze względu na to, że historia powinna nas uczyć, powinniśmy wyciągać z niej wnioski. I dlatego przypomnijmy sobie, jak sprawy się wyglądały. Otóż Polska miała zawarty układ pomiędzy z dwoma krajami, z Wielką Brytanią i z Francją, który mówił o tym, że w razie agresji na którekolwiek z tych państw sygnatariusze przyłączą się do obrony. Po 1 września faktycznie i Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom. Niemniej jednak na tym się właściwie wszystko skończyło. Mimo gwarancji, mimo podpisanych traktatów, atak na Niemcy właściwie nie nastąpił. Gdzieś tam spotkałem się w jednym z programów historycznych z takim obrazem, gdzie oto armia francuska gdzieś najechała faktycznie jakąś miejscowość w Niemczech, rekwirując tam miejscowej ludności rowery. I to w zasadzie było wszystko, czego można było się spodziewać w 1939 roku. Dlatego pamiętajmy o tym, że sojusze mogą być również i sojuszami papierowymi. Ze słabymi nikt się nie liczy. I nawet takie zobowiązania, chociaż zostały podpisane, nie są wykonywane. Dlatego, że armia polska, powiedzmy sobie szczerze, w 1939 roku była słaba. Mimo bohaterskiej obrony, jaką po prostu podjęli nasi żołnierze, no niestety wojna skończyła się bardzo szybko i wielką klęską i tragedią całego narodu polskiego. Dzisiaj również, co niektórzy mówią, że oj, mamy podpisane już tutaj różne układy, że jesteśmy w NATO i na pewno przyjdą nam z pomocą wojska, jeżeli tylko znajdziemy się w faktycznym zagrożeniu. Otóż to jest również tylko na papierze. Nie możemy w tym momencie jednoznacznie temu ufać i nie ma takich podstaw do tego, żeby sądzić, że rzeczywiście jakiekolwiek obce armie będą walczyć za nas. Za nas nikt nie będzie walczył, chyba że nasza armia będzie silna, będzie mocna, będzie faktycznie w razie, nie daj Boże, jakiegoś ataku potrafiła skutecznie chronić kraju. W tym momencie jest jakaś szansa. Natomiast, kiedy będziemy słabi, no niestety nikt do klęski się nie przyłączy.
To powinniśmy wiedzieć. To już się kiedyś wydarzyło. Właśnie wydarzyło się w 1939 roku. I tutaj miejmy to na uwadze w dniu dzisiejszym. Faktycznie wzmocnienie polskiej armii jest podstawową sprawą. Szkoda, że dopiero teraz jakby zabiera się władza za to. A gdzie władza była lata temu? Silna armia potrzebna nam jest cały czas. Dobrze wyszkoleni żołnierze, sprzęt nowoczesny, tak aby Polacy mogli czuć się bezpiecznie we własnym kraju. Tylko i wyłącznie nasze siły są w stanie tak naprawdę udzielić nam po prostu możliwości bezpieczeństwa. Dziękuję. Teraz poproszę o złożenie kwiatów w hołdzie żołnierzom września. Proszę bardzo. Bardzo wielu żołnierzy oddało swoje życie w obronie ojczyzny, dlatego dzisiaj wspomóżmy ich modlitwą za zmarłych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpoczywanie rad duszą zmarłym dać Pani, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczne odpoczywanie rad duszą zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję wszystkim za wzięcie dzisiaj udziału w naszej skromnej uroczystości. Oddaliśmy hołd żołnierzom września, bo taka jest nasza powinność, taki jest nasz obowiązek. Dziękuję. Dziękuję. Panowie, proszę. I w ten sam sposób wychodzimy, koleżanka tam pomiędzy grupami. Yeah.